Pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witamy słuchaczy Radia Maria, a także widzów telewizji Trwam na cotygodniowej audiencji środowej, której przewodniczy Ojciec Święty Franciszek. Dzisiejsza audycja, jak stało się to już tradycją, odbywa się na placu Świętego Piotra. Ojciec Święty na początku tejże audiencji objechał cały plac Świętego Piotra, pozdrowił pielgrzymów, którzy tam się znajdują, i w tej chwili zmierza do miejsca przewodniczenia dzisiejszemu spotkaniu, dzisiejszej audiencji. Ta audiencja odbywa się, można powiedzieć, w przededniu też pielgrzymki Ojca Świętego do Turynu, albowiem Ojciec chce Święty tam oddać również cześć temu całunowi, który jest już od kilku tygodni wystawiany w Turynie. Pielgrzymka Ojca Świętego będzie się odbywała od 21 do 22 czerwca. Natomiast 27 czerwca Ojciec Święty otworzy konsystorz, na którym wraz z kardynałami ogłosi decyzję w sprawach kanonizacyjnych. Rozpoczyna się audiencja generalna. Con il segno della croce e il saluto liturgico, disponiamoci all'ascolto della sua parola e a ricevere la sua benedizione. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. W tym momencie usłyszymy i w następnych chwilach fragment z Pisma Świętego, który będzie nas wprowadzał w treść dzisiejszych rozważań, które poprowadzi Ojciec Święty. Ten fragment z Pisma Świętego również zostanie odczytany w języku polskim. Unico figlio di una madre rimasta vedova e molta gente della città era con lei. Vedendola, il Signore fu preso da grande compassione per lei e le disse: «Non piangere». Si avvicinò e toccò la bara, mentre i portatori si fermarono. Poi disse: «Ragazzo, dico a te, alzati». Il morto si mise seduto e cominciò a parlare, ed egli lo restituì a sua madre. Parola di Dio. De l'Évangile selon saint Luc. Jésus se rendit dans une ville nommée Naïm. Il arriva près de la porte de la ville au moment où l'on emportait un mort pour l'enterrer. C'était un fils unique et sa mère était veuve. Une foule importante de la ville accompagnait cette femme. Voyant celle-ci, le Seigneur fut saisi de compassion pour elle et lui dit « Ne pleure pas ». Il s'approcha, toussa le cercueil et dit « Jeune homme, je te l'ordonne, lève-toi ». Alors le mort se redressa et se mit à parler. Et Jésus le rendit à sa mère. Parole du Seigneur. A reading from the Gospel according to Luke. Jesus went to a city called Nain, and his disciples and a great crowd went with him. As he drew near to the gate of the city, behold, a man who had died was being carried out, the only son of his mother, and she was a widow. And a large crowd from the city was with her. And when the Lord saw her, he had compassion on her and said to her, "Do not weep." And he came and touched the bier, and the bearers stood still. And he said, "Young man, I say to you, arise." And the dead man sat up and began to speak. And Jesus gave him to his mother. The Gospel of the Lord.
Aus dem Evangelium nach Lukas. In jener Zeit ging Jesus in eine Stadt namens Nain. Seine Jünger und eine große Menschenmenge folgten ihm. Als er in die Nähe des Stadttors kam, trug man gerade einen Toten heraus. Es war der einzige Sohn seiner Mutter, einer Witwe. Und viele Leute aus der Stadt begleiteten sie. Als der Herr die Frau sah, hatte er Mitleid mit ihr und sagte zu ihr: Weine nicht. Dann ging er zu der Bahre hin und fasste sie an. Die Träger blieben stehen und er sagte: Ich befehle dir, junger Mann, steh auf. Da richtete sich der Junge auf und begann zu reden. Und Jesus gab ihn seiner Mutter zurück. Wort des lebendigen Gottes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo iba Jesús camino de una ciudad llamada Naín, e iban con él sus discípulos y mucho gentío. Cuando se acercaba a la entrada de la ciudad, resultó que sacaban a enterrar a un muerto, hijo único de su madre, que era viuda. Którzy się znajdują na placu świętego Piotra, fragment z Ewangelii świętego Łukasza, rozdział 7, wiersze od 11 do 15. Jest to scena, która przypomina moment spotkania Jezusa z matką, która właśnie miała pochować, pogrzebać swojego syna, młodzieńca z Nain. I dzisiejszy fragment tejże Ewangelii będzie punktem wyjścia dla katechezy Ojca Świętego. Do Evangelho segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus dirigiu-se a uma cidade chamada Naim. Com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou à porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único, e sua mãe era viúva. Grande multidão da cidade a acompanhava. Ao vê-la, o Senhor sentiu compaixão para com ela e lhe disse: Não chores. Aproximou-se, tocou o caixão e os que o carregavam pararam. Então Jesus disse: Jovem, eu te ordeno, levanta-te. O que estava morto sentou-se e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. Palavra da salvação. قراءة من إنجيل ربنا يسوع المسيح بحسب القديس لوقا. وذهب بعد إذن إلى مدينة يقال لها نائيل، وتلاميذه يسيرون معه وجمع كثير. فلما اقترب من باب المدينة إذ ميت محمول وهو ابن وحيد لأمه وهي أرملة، وكان يصحبها جمع كثير من المدينة. فلما رآها الرب أخذته الشفقة عليها فقال لها: لا تبكي. ثم دنا من النعش فلمسه فوقف حاملوه، فقال: يا فتى، أقول لك قم. فجلس الميت وأخذ يتكلم، فسلمه إلى أمه. كلام الرب.
z Ewangelii według świętego Łukasza. Wkrótce potem udał się Jezus do pewnego miasta zwanego Nain, a podążali z Nim Jego uczniowie i tłum wielki. Gdy przybliżył się do bramy miejskiej, właśnie wynoszono umarłego, jedynego syna matki, a ta była wdową. Towarzyszył jej spory tłum z miasta. Na jej widok Pan zlitował się nad nią i rzekł do niej: nie płacz. Potem przystąpił, dotknął się mar, a ci, którzy je nieśli, przystanęli. I rzekł: młodzieńcze, tobie mówię, wstań. A zmarły usiadł i zaczął mówić. I oddał go jego matce. Oto słowo Pańskie. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Drodzy bracia i siostry, dzień dobry. Nel percorso di catechesi sulla famiglia, oggi prendiamo direttamente ispirazione. W ramach catechesi o rodzinie zaczerpniemy dziś inspirację bezpośrednio z wysłuchanego przed chwilą wydarzenia opowiedzianego przez Ewangelistę Łukasza z rozdziału 7, wiersze od 11 do 15. Jest to scena bardzo poruszająca, ukazująca nam współczucie Jezusa względem cierpiących. W tym wypadku, w przypadku wdowy, która utraciła jedynego syna, a ta również przypowieść prezentuje nam moc Jezusa nad śmiercią. Ona nas wprowadza w opis tej sytuacji, ta przypowieść. Śmierć jest doświadczeniem, które dotyka wszystkich rodzin bez wyjątku. Jest częścią życia. Tym niemniej, gdy dotyka umiłowanych członków rodziny, to zawsze się nam jawi jako nienaturalna. Dla rodziców przeżycie swoich dzieci jest szczególnie przejmujące. Jest czymś sprzecznym z podstawową naturą relacji nadających sens rodzinie. Utrata syna lub córki jest czymś takim, jakby czas się zatrzymał. Otwiera się otchłań, która pochłania przeszłość, a także i przeszłość. Pochłania przeszłość, a także i przyszłość. Śmierć, która zabiera dziecko malutkie lub młode, jest policzkiem wymierzonym obietnicą, darą i poświęceniu miłości, radośnie przekazanym życiu, które zrodziliśmy. Cała rodzina zostaje jakby sparaliżowana, oniemiała. Bambino, ragazzo, ragazza, e mi dicono se n'è andata. Często rodzice prezentują mi fotografie dzieci, małych, większych. I często słyszę od tych rodziców, że już odeszli od nas. Jak to trudno wielu osobom zrozumieć. Cała rodzina zostaje jakby sparaliżowana, oniemiała. Coś podobnego przeżywa również dziecko, które pozostaje samo z powodu utraty jednego lub obojga rodziców. I to pytanie: gdzie jest ojciec? Gdzie jest mama? Ma in cielo, ma perché non lo vedo? Odpowiadają dziecku często dziadkowie lub inne osoby w niebie. W
wtedy dziecko pyta, a dlaczego ja ich nie widzę? To pytanie i te odpowiedzi bardzo dotykają wnętrza i serca człowieka, paraliżują to serce. Otwierająca się w nim pustka opuszczenia jest tym bardziej niepokojąca, że nie ma jeszcze dostatecznego doświadczenia, by nazwać to, co się stało, by nadać temu wydarzeniu właściwe znaczenie. I częste pytanie dzieci, kiedy powróci tatuś, kiedy powróci mama? Dziecko cierpi. Więc dziecko bardzo przeżywa śmierć, zwłaszcza swoich rodziców, śmierć w rodzinie. W takich przypadkach śmierć jest jak czarna dziura, która otwiera się w życiu rodziny i której nie potrafimy w żaden sposób wytłumaczyć, wyjaśnić. Czasami posuwamy się do obwiniamy za nią Boga. Niektórzy przeklinają. Dlaczego straciłem syna, córkę? Bóg nie istnieje. Przekleństwa takie niektóre osoby wypowiadają. Dlaczego to się wydarzyło? Ile razy ja słyszę to, słyszałem to. To wszystko często u tych ludzi wypływa z serca. Z przejęcia, z przeżycia wielkiego, cierpienia wielkiego. Wszystkich w rodzinie, rodziców wobec dzieci, dzieci wobec rodziców, że ich tracą. Często stawiają te pytania, dlaczego tak się stało. I często takie postawy pojawiają się w rodzinie. W takich sytuacjach śmierć wydaje się być czarną dziurą, która otwiera się w życiu rodzin i której nie potrafimy w żaden sposób wyjaśnić. Czasami posuwamy się do obwiniania za nią Boga, ale śmierć fizyczna ma wspólników, są jeszcze gorsi od niej samej, a nazywają się nienawiść, zazdrość, pycha, chciwość. Krótko mówiąc, grzech świata pracującego na rzecz śmierci i czyniącego ją jeszcze bardziej bolesną i niesprawiedliwą. Uczucia rodzinne jawią się jako zamierzone i bezsilne ofiary tych mocy wspierających śmierć, towarzyszących historii człowieka. Pomyślmy o absurdalnej normalności, z jaką w pewnych okresach i w niektórych miejscach, wydarzeniach, które przydają śmierci okrucieństwa, powodowane są one nienawiścią, obojętnością wobec innych ludzi. Niech Pan nas ocali, abyśmy do tego przywykli, abyśmy przywykli do śmierci. Wielu ludzi, wiele rodzin należących do ludu Bożego dzięki łasce współczucia Boga danej w Jezusie ukazuje czynami, że śmierć nie ma ostatniego słowa. Za każdym razem, kiedy rodzina pogrążona nawet w straszliwej żałobie znajduje w sobie moc, by strzec wiary i miłości łączących nas z tymi, których kochamy, już teraz nie pozwala, aby ze śmiercią zabrano wszystko. Mrokowi śmierci trzeba stawić czoła z bardziej intensywnym trudem miłości. Boże mój, Ty rozjaśniasz moje ciemności. To wezwanie liturgii wieczornej i w świetle zmartwychwstania Pana, który nie opuszcza nikogo z tych, których powierzył mu Ojciec, możemy usunąć oścień śmierci, jak mawiał apostoł Paweł. Chociażby w liście do Koryntian. Możemy zapobiec, aby zatruła nam życie, aby zniweczyła nasze uczucia, aby ocaliła nas ta łaska Boża popadnięcia w najciemniejszą pustkę.
ha vinto la morte una volta per tutte. I nostri cari. W tej wierze możemy pocieszyć się nawzajem, wiedząc, że Pan zwyciężył śmierć raz na zawsze. Nasi bliscy nie zniknęli w mroku nicości. Nadzieja nas zapewnia, że są w dobrych i silnych rękach Boga. Miłość jest silniejsza od śmierci. Z tego względu jest drogą, aby rozwijać miłość, uczynić ją silniejszą, a miłość będzie nas chronić aż do dnia, w którym zostanie każda łza otarta, kiedy śmierć już nie będzie, kiedy śmierci już nie będzie. Nie będzie ani żałoby, ni krzyku, ni trudu i krzyku już nie będzie. Jeśli pozwolimy, aby wspierała nas ta wiara, to doświadczenie żałoby może pozrodzić większą solidarność więzi rodzinnych, nowe otwarcie na cierpienie innych rodzin, nowe braterstwo z rodzinami, które rodzą się i odradzają w nadziei i miłości. Nascere e rinascere nella speranza. Narodzić się i odrodzić w nadziei, to potrzebne jest w naszym życiu i w tym wszystkim potrzebna jest wiara. Chciałbym tu przypomnieć ostatni fragment z Ewangelii, którą dzisiaj usłyszeliśmy. Figlio della mamma che era vedova, dice il Vangelo, Gesù lo restituì a sua madre. E questa è la nostra speranza. Pan wzruszył się na widok tej kobiety i oddał syna. Il Signore ci restituirà. I oddał go, jak mówi Ewangelia Matce. I to jest to, co Jezus nam wszystkim ofiaruje. Jezus nam ofiaruje nadzieję, nadzieję, która się w nas odradza i rodzi. Także i Pan tak samo czyni z naszymi bliskimi, z naszych rodzin, którzy odeszli do Pana, którzy zmarli. Ta wiara i ta nadzieja chroni nas przed nihilistyczną wizją śmierci, a także przed fałszywymi pociechami świata, aby prawdziwie chrześcijańskie nie zagraszało pomieszanie z mitologiami różnego typu, ustępując miejsca formom przesądów dawnym i nowym. Dzisiaj trzeba, aby duszpasterze i wszyscy chrześcijanie wyrażali w sposób bardziej konkretny sens wiary w obliczu rodzinnego doświadczenia żałoby. Nie można zaprzeczać prawa do płaczu. Musimy płakać, ponieważ Jezus również zapłakał i wzburzył się wewnętrznie, był wstrząśnięty z powodu poważnej żałoby rodziny, którą miłował. Możemy przede wszystkim czerpać z prostego i mocnego doświadczenia świadectwa wielu rodzin, które potrafiły w trudnym przejściu śmierci dostrzec także pewne przejście Pana ukrzyżowanego i zmartwychwstałego z Jego nieodwołalną obietnicą powstania z martwych. Dzieło miłości Boga jest silniejsze niż dzieło śmierci. To właśnie z tej miłości powinniśmy stać się pracowitymi wspólnikami z naszą wiarą. I pamiętajmy o geście Jezusa. Jezus oddał Matce. Tak samo uczyni z wszystkimi naszymi bliskimi, z nami, kiedy my odejdziemy, kiedy po prostu umrzemy, kiedy śmierć będzie całkowicie przegra w nas przez to, że my będziemy oddani Jemu, Jego Matce i że my wszyscy zmartwychwstaniemy w Jezusie. To jest nasza nadzieja. A do tej nadziei potrzebna jest nam również wiara.
Très Saint-Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leur pozdrowienia i streszczenia w kolejnych językach. Jako pierwszy będzie język francuski. À la fin de cette audience, nous chanterons notre Père en latin, puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici le résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer Sa Sainteté le Pape François. Frères et sœurs, la mort est une expérience qui touche toutes les familles. Śmierć jest doświadczeniem, które dotyka wszystkich rodzin. Zdaje się zaprzeczać naturze relacji, które nadają sens rodzinie, kiedy rodzice tracą dziecko, które wniosło w ich życie tyle radości, poświęceń i obietnic, ale kiedy dzieci mają udział w niepokojącym doświadczeniu pustki i opuszczenia spowodowanym przez śmierć jednego z rodziców, śmierć fizyczna ma za sprzymierzeńca grzechy świata, które czynią ją bardziej bolesną i niesprawiedliwą. Ale w świetle zmartwychwstania możemy uniemożliwić śmierci wepchnięcie nas w otchłań nocy. Wiele rodzin w żałobie zdaje się odważnie przeciwstawiać tej śmierci, daje świadectwo, że śmierć nie ma nad nimi ostatniego słowa. Pan zwyciężył śmierć na zawsze i nasi zmarli nie obrócili się w nicość, ale są w rękach Boga. Wie, że doświadczenie żałoby może przyczynić się do większej jedności w naszych rodzinach i uczynić je bardziej otwartymi na ból innych rodzin dotkniętych cierpieniem i śmiercią. Pozdrawiam serdecznie pielgrzymów języka francuskiego, a szczególnie osoby przybyły z Belgii i Francji. Pragnę dzisiaj w sposób szczególny wyrazić bliskość poprzez modlitwę z rodzinami, które zostały boleśnie doświadczone przez śmierć. Niech zachowują silną wiarę w zmartwychwstanie obiecane przez Pana i niech pomoc łaski wzmaga ich jedność i solidarność. Niech Wam Pan Bóg błogosławi. Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire: je salue cordialement les pèlerins de langue française, en particulier les personnes venues de Belgique et de France. Je souhaite aujourd'hui me faire particulièrement proche, par la prière, des familles que la mort a douloureusement éprouvées. Qu'elles gardent ferme la foi en la résurrection des morts promise par le Seigneur et que les secours de la grâce les rendent plus unis encore et solidaires. Que Dieu vous bénisse. Most Holy Father, the English-speaking visitors and pilgrims present today wish to express to you their sentiments of respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. The words are found on the back of your ticket. The Holy Father will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose, and in a special way, his blessing goes to your children and to your loved ones who are sick. The following is a summary of the Holy Father's words this morning. Dear brothers and sisters, drodzy bracia i siostry, w ramach naszej trwającej katechezy na temat rodziny chciałbym zatrzymać się na jednym z bardziej dramatycznych i bolesnych wydarzeń, w którym każdy człowiek bez wyjątku ma do czynienia, a mianowicie ze śmiercią członka rodziny. Jezus lituje się nad tymi, którzy się smucą, jak przypomina nam dzisiejsze czytanie, ponieważ śmierć bliskiej osoby nie wiąże się tylko z cierpieniem rodziny, ale jest też szczególnym i dramatycznym wydarzeniem w odniesieniu do każdego członka rodziny.
W odniesieniu do rodziców, którzy stracili dziecko, obecność Jezusa przy wdowie z nami jest dla nas zapewnieniem, że On jest z nami w naszych najciemniejszych chwilach, że jest z nami w naszej stracie i żałobie. Przez wiarę w Niego, w Jego zmartwychwstanie i stałą obecność możemy stawić czoła naszej stracie, która jest żądłem śmierci według określenia świętego Pawła. Nadać temu wydarzeniu sens i mieć pewność, że śmierć nie ma ostatniego słowa. Abyśmy jak Chrystus z czułością i współczuciem wiedzieli, jak być blisko i ofiarować pocieszenie dla rodzin cierpiących z powodu straty bliskiej osoby. Przede wszystkim bądźmy zawsze świadkami miłości, jaką Chrystus objawił przez krzyż i zmartwychwstanie, miłości silniejszej od śmierci. Bądźmy też wdzięczni za naszą wiarę w Niego, który jest jedyną właściwą odpowiedzią na nasze najgłębsze potrzeby w obliczu śmierci bliskiej osoby. Pozdrawiam pielgrzymów mówiących po angielsku, anglojęzycznych i gości uczestniczących w dzisiejszej audiencji, w tym z Anglii, Szkocji, Zambii, Hongkongu, Indonezji, Japonii, Pakistanu, Wietnamu, z Puerto Rico i ze Stanów Zjednoczonych. Modlę się szczególnie za rodziny przeżywające żałobę. Niech duszpasterze i wspólnoty Kościoła pomagają im przez modlitwę i serdeczność oraz konkretne czyny. Niech będą blisko nich. Dla was wszystkich i waszych bliskich proszę o obfite błogosławieństwo Pana Jezusa, o pokój i radość. Jezusie, niech Bóg wam błogosławi. Niech Bóg błogosławi was wszystkich. Including those from England, Scotland, Zambia, Hong Kong, Indonesia, Japan, Pakistan, Vietnam, Puerto Rico and the United States. I pray especially for families mourning loved ones. May the churches, pastors and communities come to their aid in prayer. Acts of concrete help and tenderness. Upon all of you and your families, I invoke the Lord Jesus' abundant blessings of peace and joy. May God bless you all. Heiliger Vater, die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache bekunden Ihnen, dem Nachfolger des Heiligen Petrus, durch die Teilnahme an dieser Audienz aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. To są pielgrzymi niemieckojęzyczni, którzy posługują językiem niemieckim. Zum Abschluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Der Text befindet sich auf der Rückseite der Einlasskarten. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Und anschließend wird Papst Franziskus sich mit einigen italienischen Worten an die deutschsprachigen Pilger wenden. Liebe Brüder und Schwestern, drodzy bracia i siostry, zu Beginn unserer na początku dzisiejszej katechezy słyszeliśmy opowiadanie o wskrzeszeniu młodzieńca z Nain z Ewangelii według świętego Łukasza. Ukazuje ona nam współczucie Pana wobec pogrążonej w smutku matki i zarazem moc naszego Pana nad śmiercią. Śmierć jest doświadczeniem każdej rodziny. Nawet jeśli należy do życia i nie pokazuje się ona tym, którzy pozostają jako coś naturalnego. Szczególnie zaś porusza serca sytuacja, kiedy rodzice tracą dziecko. To wydaje się zaprzeczać podstawowej naturze relacji,
które nadają sens rodzinie. Rodzina odbiera śmierć dziecka jako uderzenie w jej przyszłość. Podobnie się ma z dzieckiem, które traci swych rodziców. W braku najbliższych osób pojawia się uczucie głębokiego opuszczenia. Groza śmierci zostaje wzmocniona przez dodatkowe okoliczności i niegodziwe postawy, jak nienawiść, zazdrość, pycha lub skąpstwo. Te grzechy pracują niejako na korzyść śmierci i czynią je jeszcze bardziej bolesną i niesprawiedliwą. Niech ta zależność nigdy nie stanie się normalnością dla nas. W ludzie Bożym jest wiele rodzin, gdzie śmierć nie ma ostatniego słowa. Wierzę w zmartwychwstanie Chrystusa, możemy przyrzec sobie nawzajem pocieszenie w nadziei. W nadziei, że nasi kochani, ukochani zmarli, ukryci są w dobrych dłoniach Boga. Miłość jest mocniejsza od śmierci. Niech prowadzi nas miłość i ten sposób doświadczenia smutku, który może umocnić nasze więzi rodzinne. Możemy otwierać się na ból innych rodzin i towarzyszyć młodym rodzinom w ich bólu. Bądźmy blisko nich. Wspierajmy ich w nadziei. Serdecznie pozdrawiamy pielgrzymów niemieckojęzycznych. Szczególnie pozdrawiam uczniów gimnazjum Bischof Lübsch, München i studentów z Münster, szkołę Emanuel z misji Waldötting. Jako prawdziwi uczniowie Chrystusa chcemy naśladować Go, przyjmując tych, którzy są w potrzebie. Niech Duch Święty towarzyszy Wam w drodze. Der Heilige Vater hat die Anwesenden mit folgenden Worten begrüßt. Ein herzliches Willkommen den Pilgern und Besuchern deutscher Sprache. Besonders grüße ich die Schülerinnen des Bischöflichen Mädchengymnasiums Münster und die Studenten der Emanuel School of Mission in Altötting. Als echte Jünger Christi wollen wir ihn nachahmen und mit unserem Mitgefühl den Menschen in Not nahe sein. Der Heilige Geist begleite euch auf allen euren Wegen. Santo Padre, los peregrinos y visitantes de lengua española que participan en esta audiencia, desea manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín, cuyo texto se encuentra en el dorso del billete de ingreso. Después, el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familias, especialmente a los niños, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, drodzy bracia i siostry, dziś pragnę poczynić refleksję na temat żałoby w rodzinie w postaci bliskiej osoby. Choć zdajemy sobie sprawę, że śmierć jest częścią życia, to jednak nigdy nie wydaje się ona nam naturalna. Budzi w naszym sercu niewypowiedziany ból i rozpacz, których nie potrafimy wytłumaczyć i czasami obwiniamy o to samego Boga.
Niemniej jednak, pomocą Bożej łaski wiele rodzin potrafi udowodnić, że ostatnie słowo nie należy do śmierci. Wiara i śmierć, które łączą nas z naszymi ukochanymi, nie pozwalają nam, aby wraz z odejściem z tego świata skończyło się wszystko, aby nasze życie zostało niejako zatrute i abyśmy popadli w pustkę. Mając tę wiarę, możemy pocieszać się nawzajem, wiedząc, że Pan zwyciężył śmierć raz na zawsze. Nadzieja zapewnia nas, że nasi bliscy zmarli są w silnych i dobrych ramionach Boga. Tak więc doświadczenie żałoby może pomóc nam jeszcze bardziej wzmocnić więzy rodzinne i zjednoczyć się w cierpieniu i nadziei z innymi rodzinami. Nie negując prawa do opłakiwania bliskich, doświadczenie braku tej drugiej osoby pozwala nam także odczuć bardziej konkretnie i z bliskością ofiarę Chrystusa, który umarł, zmartwychwstał i został uwielbiony przez Ojca. Pozwala nam także odczuć niezachwianą obietnicę życia wiecznego. Śmierć nigdy nie jest większa, zawsze miłość Boga jest nad śmiercią, mocniejsza i silniejsza. Ona ma moc. Pozdrawiam serdecznie wszystkich pielgrzymów języka hiszpańskiego, szczególnie tych przybyłych z Hiszpanii, Meksyku, Argentyny, Kolumbii i innych krajów Ameryki Południowej. Prośmy dobrego pasterza, aby nam towarzyszył w tym momencie tej ostatniej samotności, którą on już przeszedł i zna dobrze tę ciemną drogę z tego życia do innego, do chwały. Dziękuję. Santo Padre, os peregrinos de língua portuguesa presentes nesta audiência testemunham a vossa santidade, sentimentos de gratidão e afeto filial, que acompanham com as suas orações pelas vossas intenções de pastor da Igreja Universal. No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim, cujo texto se encontra no verso do bilhete de entrada. Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica, extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes, às crianças e a todos aqueles que passam por dificuldades. O Santo Padre abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Resumo da catequese desta manhã. Todas as famílias, sem exceção, devem lidar com a experiência da morte. W tym momencie prezentowane jest streszczenie katechezy Ojca Świętego Franciszka w języku portugalskim do wiernych, którzy przybyli z krajów, które się posługują językiem portugalskim. Ou nas crianças que ficam órfãs. Algo difícil de explicar. Pelo há quem chegue até culpar a Deus. O pecado faz com que esta realidade seja ainda mais dolorosa e injusta. Jesus nos ensina a não temer a morte, mas também a vivenciá-la de forma humana. Ele mesmo chorou e ficou turbado ao compartilhar o luto de uma família querida. Entre os cristãos, há muitas famílias que dão um belo testemunho de que a fé na ressurreição é fonte de força e consolação. Protege-nos tanto do niilismo como das falsas consolações supersticiosas e nos confirma que a morte não tem a última palavra. Realmente, quando uma família de luto encontra forças para perseverar na fé e no amor que une as pessoas caras, experimenta-se que o amor é mais forte que a morte. Cari pellegrini di lingua portoghese, in particolare i membri drodzy pielgrzymi języka portugalskiego, zwłaszcza członkowie
atingidas Ruchu pela de Hans de Spasus i Instytutu Dom Helder Camara. Witajcie. Życzę Wam, aby Wasze serca wypełniała pewność, że miłosierna miłość Ojca Niebieskiego nie zapomni o nikim i okazuje się szczególnie bliska tych, którzy zostali pozostawieni na obrzeżach, którzy zostali odrzuceni. Niech Bóg błogosławi każdego z Was i Waszych bliskich. Queridos peregrinos de língua portuguesa, particularmente os membros do Movimento de Reintegração das Pessoas Atingidas pela Hanseníase e do Instituto Dom Helder Câmara, sejam bem-vindos. Faço votos de que nos seus corações reine a certeza de que o amor misericordioso do Pai Celeste não esquece ninguém e se revela especialmente próximo daqueles que são deixados para trás pela cultura do descarte. Que Deus abençoe a cada um de vocês e quanto lhes são queridos. أيها الأب الأقدس يسر المؤمنون الناطقون باللغة العربية التعبير لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير المفعم بامتنانهم البنوي وهم يؤكدون صلاتهم لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبانا باللغة اللاتينية ثم سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم أيضا خاصة للأطفال وللمرضى ولجميع الأشخاص الذين يتألمون سيبارك كذلك المسابح والأشياء الخاصة بالتقويات التي جئتم بها لهذا الغرض ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس تكلم قداسة البابا اليوم في تعاليمه حول العائلة عن خبرة موت أحد الأبناء إن الموت عموماً هو اختبار صعب تمر به العائلات وهو جزء من الحياة نفسها ولكنه عندما يتعلق بأحد الأبناء يكون مفجعاً جداً للأهل فحين نفقد ابناً أو ابنة يبدو الزمان وكأنه توقف وكأن سواداً ثقيلاً قد غيم على حياة الأسرة وأحياناً يلقى اللوم على الله لكن العديد من العائلات المنتمية إلى شعب الله تبين أن الكلمة النهائية ليست للموت فمن خلال الإيمان بالرب الذي غلب الموت يمكننا أن نعزي بعضنا البعض واثقين بأن أحباءنا لم يغيبوا في ظلمة العدم وبأنهم بين يدي الله الرؤوف والقدير فإن سمحنا لهذا الإيمان بأن يعضدنا فإن خبرة الموت المؤلمة قد تولد تضامناً أكبر في العلاقات العائلية وانفتاحاً جديداً على معاناة الأسر الأخرى وإخوة جديدة مع العائلات المتألمة ورجاء جديدا. Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua araba. Kieruję moje serdeczne pozdrowienia do Medio Oriente. Wszystkich pielgrzymów języka arabskiego, zwłaszcza tych przybyłych. Il cuore dei genitori si spezza e la famiglia si riveste della pesante oltre della tristezza e del dolore. Ma l'unica forza capace di vincere la morte e di trasformarla in resurrezione è la fede in colui che ha vinto la morte. E la fiducia in Cristo che ha detto, io sono la resurrezione e la vita, chi crede in me anche se muore vivrà.
kto wierzy we mnie, nawet gdyby umarł, żyć będzie, mówi Jezus. Niech to przejście do innego życia będzie pomocą. Niech będzie nam nadzieją Jezus Chrystus, który dał nam obietnicę życia wiecznego. Niech Pan umacnia i daje siły wszystkim, którzy cierpią po stracie swoich bliskich. عندما يموت أحد الأبناء في أسرة فإن قلوب الآباء والأمهات تنكسر وتتوشح الأسرة بسوات الحزن والشك الثقيل لكن القوة الوحيدة القادرة على الانتصار على الموت بل وتحويله إلى قيامة هي الإيمان بالذي انتصر على الموت هي الثقة في المسيح الذي قال أنا القيامة والحياة من آمن بي وإن مات فسيحيا هي الرجاء الذي يجعلنا ننظر إلى الموت كعبور من هذه الحياة الفانية إلى حياة الله الأبدية ليعزي الرب كل القلوب الحزينة ويبارككم جميعا Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów, obecni na tej audiencji, pragną złożyć Waszej świątobliwości najserdeczniejsze wyrazy czci i oddania oraz zapewnić o swojej gorącej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z posługą następcy Piotra. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Jej tekst znajduje się na odwrocie karty wstępu na audiencję. Następnie Ojciec Święty udzieli nam wszystkim swego apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim również naszych najbliższych, a szczególnie osoby dotknięte cierpieniem, dzieci i młodzież. Pobłogosławi też różańce, dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. Streszczenie katechezy Ojca Świętego. W kontekście ewangelicznej sceny wskrzeszenia zmarłego młodzieńca z Nain, jedynego syna matki wdowy, Ojciec Święty wskazał na współczucie Jezusa względem wszystkich ludzi cierpiących z powodu śmierci swoich bliskich. Śmierć jest doświadczeniem, które dotyka wszystkie rodziny bez wyjątku. Jest częścią życia. Szczególnie przejmująca jest dla rodziców, gdy dotyczy śmierci ich dzieci. Utrata syna lub córki, szczególnie maleńkiego lub dorastającego dziecka, jest dla rodziny zatrzymaniem czasu, zabraniem radości z przekazanego życia, otchłanią, która niweczy perspektywę przyszłości. To bolesne doświadczenie paraliżuje całą rodzinę. Coś podobnego przeżywa również dziecko, które zostaje samo z powodu utraty jednego lub obojga rodziców. Przeżywa pustkę, opuszczenie, nie potrafi zrozumieć tego, co się stało. Wiele osób wierzących, wiele rodzin postrzega jednak tajemnicę śmierci w duchu wiary. Pamiętając o współczuciu, jakie Pan Jezus ma dla ludzi w takiej chwili, znajdują w sobie moc, by strzec w duchu wiary i miłości owych więzi, łączących ich z tymi, których kochali, a którzy od nich odeszli. Żyjmy i my taką wiarą, umacniajmy się nią nawzajem, pamiętając, że Chrystus zwyciężył śmierć i dał nam obietnicę naszego powstania z martwych. Obecnie Ojciec Święty pozdrowi nas, Polaków, w języku włoskim. Saluto cordialmente i pellegrini polacchi. Oggi si celebra la memoria di Sant'Alberto Kimilowski, ricordando la sua dedizione ai poveri, ai senza tetto, ai malati incurabili, apriamo come lui i nostri cuori alle necessità dei nostri fratelli più
bisognosi. Impariamo da Lui a servire Cristo nei poveri e a essere buoni per gli altri come il pane. Imitiamolo nel tendere alla santità. Sia lodato Gesù Cristo. Oto słowa Ojca Świętego. Pozdrawiam serdecznie pielgrzymów polskich. Dzisiaj przypada wspomnienie świętego brata Alberta Chmielowskiego. Pamiętając o jego poświęceniu na rzecz biednych, bezdomnych, nieuleczalnie chorych, jak on, otwórzmy serca na potrzeby naszych braci, najbardziej potrzebujących pomocy. Uczmy się od niego, jak służyć Chrystusowi w ubogich, jak być dobrym dla innych jak chleb. Naśladujmy go w dążeniu do świętości. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Padre Santo, con spirito gioioso e grato, i pellegrini di lingua italiana qui presenti esprimono al successore di Pietro sincera fedeltà e filiale devozione che accompagnano con costanti preghiere al Signore per la vostra persona e per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico. Questo nostro incontro si concluderà con il canto del Padre Nostro in latino, al termine del quale il Santo Padre impartirà ai presenti la benedizione apostolica che estende a tutte le persone care, in modo speciale ai bambini, ai malati, a quanti sono provati da particolari sofferenze. La sua benedizione è inoltre estesa alle corone del Rosario. Ojciec Święty również poświęci dewocjonalia, które każdy ma tutaj przyniesione na plac Świętego Piotra. Domani, come sapete, sarà pubblicata l'enciclica sulla cura della casa comune. Jak wiecie, zostanie jutro opublikowana encyklika na temat troski o wspólny dom, którym jest całe stworzenie. Nasz dom jest niszczony ze szkodą dla wszystkich, zwłaszcza ze szkodą dla najbardziej ubogich, najuboższych. Apeluję zatem o odpowiedzialność zgodnie z zadaniami, które Bóg dał człowiekowi w stworzeniu, aby uprawiać i strzec ogrodu, w którym go umieścił. Ogrodu, w którym go umieścił, aby go uprawiał i strzegł. Zapraszam wszystkich do przyjęcia z otwartym sercem tego dokumentu, który wpisuje się w doktrynę społeczną nauczania Kościoła. To jest jeden z apeli, a drugi z apeli, który Ojciec Święty kieruje do nas. W najbliższą sobotę przypada Światowy Dzień Uchodźcy, promowany przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Módlmy się za wielu braci i siostry, którzy szukają schronienia, ucieczki z dala od swojej ojczyzny, szukając domu, gdzie mogą żyć bez lęku. Dove poter vivere senza timore, perché siano sempre rispettati. Gdzie mogą żyć bez lęku i być szanowanymi w ich godności. Zachęcam do pracy tych, którzy niosą im pomoc. I życzę, aby społeczność międzynarodowa działała w zgodzie i aby skutecznie działała, aby zapobiegać przyczynom przymusowej emigracji i imigracji. Zapraszam Was wszystkich, aby prosić o przebaczenie per le persone e le istituzioni che chiudono la porta, aby prosić o przebaczenie za te instytucje i osoby, które zamykają drzwi,
które zamykają serca dla tych osób, którzy czekają, szukają schronienia, które pragną stworzyć rodzinę, które pragną być z rodziną. Rivolgo un cordiale benvenuto ai fedeli di lingua italiana. Kieruję moje bardzo serdeczne pozdrowienia dla wiernych mówiących w języku włoskim. Jest ich tylu, jest takich wielu. W sposób szczególny pozdrawiam nowych kapłanów z diecezji Brescia. Le suore francescane Angeline, siostry franciszkanki Angeline amici di ze Stowarzyszeniem Chiara, Przyjaciół Matki Klary, a także tych, którzy przyjęli sakrament bierzmowania z Ozieri razem z ich rodzinami. Zapraszam was wszystkich do wytrwania w swoich zobowiązaniach i zadaniach oraz do rozprzestrzeniania wokół siebie pokoju i chrześcijańskiego pocieszenia, zwłaszcza wobec rodzin doświadczonych cierpieniem i żałobą. Modlitwa niech będzie zawsze waszą mocą i codziennym wsparciem. Kieruję szczególnie moje myśli do młodych, chorych i nowożeńców. Wciąż żywe jest w nas echo uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa. Drodzy młodzi, w tym sercu znajdziecie pokarm dla swego życia duchowego i źródło waszej nadziei. Drodzy chorzy, ofiarujcie swoje cierpienie Panu, aby mógł nadal przelewać swoją miłość do serc ludzi. A wy, drodzy nowożeńcy, zbliżajcie się do Eucharystii na nowej drodze, jaką rozpoczynacie, abyście karmieni Chrystusem stawali się rodzinami chrześcijańskimi, dotkniętymi miłością serca Jezusa. Wspólnie modlmy się modlitwą Ojcze nasz. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Dominus vobiscum. Pan z wami i z Duchem Twoim. Niech imię Pańskie będzie błogosławione teraz i na wieki. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Błogosławieństwem papieskim Ojciec Święty Franciszek zakończył dzisiejszą audiencję. W tym momencie do Ojca Świętego podchodzą księży kardynałowie, biskupi, arcybiskupi. Natomiast cały plac Świętego Piotra jeszcze aplauzem akceptuje to wszystko, co usłyszał i śpiewem przed chwilą z ust Ojca Świętego Franciszka.
Na koniec Ojciec Święty wystosował dwa apele, mówił o migranta, także mówił o jutrzejszej encyklice, która zostanie ogłoszona. W ramach katechezy o rodzinie mówił Ojciec Święty o umiejętności przeżywania żałoby, żałoby po śmierci osoby bliskiej. Mówił tak, śmierć jest doświadczeniem, które dotyka wszystkich rodzin bez wyjątku, jest częścią życia. Tym niemniej, gdy dotyka umiłowanych członków rodziny, to zawsze jawi się nam jako rzecz nienaturalna. Na zakończenie katechezy Ojciec Święty mówił, jednak dzieło miłości Boga jest silniejsze niż dzieło śmierci. To właśnie tej miłości powinniśmy stać się pracowitymi wspólnikami z naszą wiarą. I z tą wiarą pragnę Państwa pożegnać i zaprosić na następne spotkania, następne transmisje Radia Maryja i Telewizji Trwam. Żegna się z Państwem Ojciec Marian, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.